Edward Kozłowski właśnie skończył robotę. Zmęczony wracał do domu, aby odpocząć po całym dniu pracy. Edward pracował jako zwykły sprzedawca w sklepie ogrodniczym. Nie miał ani żony, ani dzieci. Mieszkał samotnie w niewielkim mieszkaniu na parterze. Nikt nie spodziewał się, że ten z pozoru zwyczajny, prosty człowiek skrywał tajemnicę. Pewnego dnia... Wiesz, Zbigniew, ciężko w tym ogrodniczym ostatnio idzie. Ty, patrz, milion do wygrania w totolotkę. Jaka okazja, człowieku? Daj spokój, nikt w tym nie wygrywa. Co ty gadasz? Jego przyjaciel Zbigniew w końcu jednak zdołał namówić go na puszczenie kuponu. Nigdy nie brał udziału w żadnego rodzaju loteriach, tym razem jednak postanowił spróbować szczęścia. Komora mieszania jest pusta. Proszę zwolnić blokadę. Losujemy 6 liczb. I oto wylosowane liczby. 44. A jedynetka. 42, 4, 20. I stało się. Edward wygrał okrągły milion. Nie wierzył własnemu szczęściu. Pieniądze umieścił na koncie w banku, ponieważ twierdził, że tam będą bezpieczne. Postanowił na razie nie korzystać ze swojej fortuny i zostawić się na starość. Nie chciał zbytnio chwalić się swoją wygraną. Opowiedział o niej jedynie swojemu wiernemu przyjacielowi, ponieważ to dzięki niemu stał się milionerem. Edward wrócił po pracy do swojego mieszkania. Zobaczmy, co tam ciekawego w telewizorze. Spoko, Belaszko. Nie wiem, co za koleś, ale zginie jak to śmierć Sarsa. O, jakiś ciekawy film akcji. No ładnie, ładnie, teraz to. Pieszy. No, zapowiada się nieźle. Dzisiejszy wieczór przy dobrym filmie. Pierwsza w nocy. Kto tam? To ja, Zbigniew. Czego u licha chcesz o tej porze? Ciekawe, jakieś aktualności? Coś
się dzieje w świecie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zobaczmy. Co tam ciekawego. A więc powiada pan, że ukradziono panu gotówkę z portfela. Tak, zgadza się. Złodziej pewnie zamierzał zabrać moją fortunę z wygranej. Ale ja na szczęście umieściłem wszystko w banku. O, dobra. Tak. W porządku. Możliwe, że wiem, kto mógł to zrobić. Ostatnio w naszej okolicy kręcił się znany złodziej, pseudonim Brzytwa. Ma już na swoim koncie kilka włamek. Ma pan nieaktualne informacje, szefie. Brzytwę złapaliśmy w ostatni poniedziałek, siedzi w celi już od 4 dni. To nie mógł być żaden zwyczajny bandzior. Skąd on mógłby wiedzieć, że ja wygrałem w totku? Dotychczas starałem się to utajnić. Ale na pewno istnieje ktoś, kto wie o pańskiej fortunie? Komu zwierzał się pan ze swojego szczęścia? Wie o tym tylko mój przyjaciel Zbigniew Kowalski. Musiałem mu o tym powiedzieć, bo w końcu to on namówił mnie na puszczenie kuponu. Bandyta podał się właśnie za niego. Trzeba go przesłuchać. Panu na razie podziękujemy. Tak? No, dobrze, w porządku. Zbigniew wjechał na posterunek, szczerze zaskoczony. Ciekawe, o co chodzi? Pomyślał. Szef dał mu wolne, ale zaraz po skończeniu przesłuchania Zbigniew miał wrócić. Zaparkował swój samochód przed posterunkiem, po czym wszedł do środka. Dzień dobry. Dzień dobry. No, siadaj pan, siadaj. Pański przyjaciel Edward został wczoraj okradziony. Właśnie w tej sprawie chcemy pana przesłuchać. Ja nie mam nic do ukrycia. Gdzie był pan wczoraj między godziną pierwszą a drugą w nocy? Ja? Byłem na nocnym seansie horroru w miejskim kinie. Chyba mam nawet jeszcze bilet. Proszę. W której godzinie rozpoczął się seans? Miał się zacząć o 24, ale trzeba było trochę zaczekać, by przyszło więcej ludzi. A więc o której godzinie wrócił pan do domu? Gdzieś tak około 2. Dobra, możesz pan wracać do pracy. Do widzenia. Nie, on nie mógł tego zrobić. Znam go dobrze. Zawsze był uczciwy. Wiem, że on nie potrzebuje takich pieniędzy. Poza tym, bandyta miał zupełnie inny głos niż on. Rozumiem. Może już pan wracać do domu, ale zauważę tego osobnika. Według mnie jest mocno podejrzany. Zrobimy co w naszej mocy, aby dorwać tego złodzieja. Dziękuję za pomoc. Do widzenia. Po opuszczeniu posterunku Edward, przygnębiony ciężkimi myślami, ruszył prosto do swojego mieszkania. W zasadzie... już czuję się dobrze. Ogrodnik usiadł na kanapie. Przeszła mu ochota na jedzenie. Nie miał zamiaru nawet pójść do pracy. Patrując się nieruchomo w jeden punkt, zaczął rozmyślać. Nigdy wcześniej nie zdarzyła mu się taka sytuacja. Na dodatek, w sprawę wmieszany był Zbigniew. Chociaż Edward był pewien, że jest on niewinny, to mimo tego nie mógł z nim teraz swobodnie porozmawiać. Na razie wolał zostać sam. W gruncie rzeczy Edward nawet cieszył się, że stracił jedynie gotówkę z portfela, a cały majątek został bezpieczny w banku. Dalsze rozmyślania przerwał głośny dzwonek do drzwi. Kto to może być?